Sylwester kupił więcej jabłek niż bananów i kupił więcej bananów niż kantalup. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest kantalupa, to jest to rodzaj melona. Pewne melony nazywają się kantalupy. Niech A oznacza liczbę jabłek kupionych przez Sylwestra, B oznacza liczbę bananów, a C oznacza liczbę kantalup. Porównajmy wyrażenia B plus C i A, które stwierdzenie jest prawdziwe. No właśnie, i teraz spośród tych, tu mamy cztery różne możliwości, tu mamy pewne relacje pomiędzy B plus C i A, mniejsze, większe albo równe, no i też mamy taką możliwość zaznaczenia odpowiedzi, że jest za mało informacji, aby odpowiedzieć na to pytanie. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, a ja skopiowałem to tutaj i tutaj spróbujemy to rozwiązać, czyli tak. Więc co my wiemy? No wiemy tak, że więcej jabłek niż bananów. No to napiszmy odpowiednią nierówność. A to jest ilość jabłek, no a B to jest ilość bananów, tak? Czyli B to są banany, a C to niech będą te kantalupy. I co my wiemy? Wiemy, że jabłek jest więcej niż bananów, czyli że A jest większe od B. I jeszcze wiemy, że bananów jest więcej niż kantalup. Aha, czyli wiemy jeszcze, że B jest większe niż C. No, to możemy wszystko zapisać jedną taką nierównością. A większe od B, no i B z kolei większe od C. Czyli to jest wszystko, co wiemy z treści zadania. No i teraz pytanie jest, czy możemy porównać B plus C i A? No to co, czy z tych nierówności wynika jakaś nierówność między B plus C i A? No jak moglibyśmy spróbować? No żeby mieć po jednej stronie B plus C na przykład, to na przykład do tej nierówności powinniśmy do obu stron dodać C. Może spróbujmy napisać taką nierówność. Czyli mamy może już jednym kolorem A większe od B. I teraz, żeby mieć B plus C, to do obu stron oczywiście możemy dodać C. Czyli mielibyśmy, że B plus C jest mniejsze od A plus C. No ale mamy tutaj B plus C i A mamy porównać. No to dobrze, to nie pozwoli nam porównać. Może ta druga pozwoli nam porównać. B większe od C. Znowuż, jeżeli chcemy mieć B plus C, no tak, ale to A w ogóle nie dostaniemy. Prawda? Tutaj możemy dodać B plus C, do obu stron możemy dodać C, no i znowuż nie ma A. No ale to tak spróbujmy się zastanowić. Może zróbmy jakąś kilka przykładów, może nam się uda wypisać i zobaczyć, że co tutaj się może wydarzyć. No dobrze, to napiszmy, zróbmy taką tabelkę. Tu powiedzmy będzie liczba jabłek, tu będzie liczba bananów, tu będzie liczba tych kantalup, tych melonów. No dobrze, to zobaczmy. No, spróbujmy. Czyli C to ma być najmniejsza, no to na przykład weźmy tak 3, 1 i 5, tak? C mniejsze od B, mniejsze od A. No to co wtedy? Może tu jeszcze napiszmy B plus C. To B plus C jest 4, a A jest 5. Aha. Czyli tu mamy jakby tę możliwość, B plus C jest A. No dobrze, ale już B plus C jest mniejsze niż A. Ale dobrze, jeżeli my teraz zachowamy na przykład B i C 3 i 1, a zmniejszymy A na przykład do 4, to wtedy B plus C stało się 4, prawda? 3. No to ta możliwość też się realizuje. No wreszcie, jeżeli na przykład zrobimy 1, żeby B plus C było większe niż A, no to może 1 to troszkę za mało, ale na przykład jeżeli weźmiemy sobie zamiast jedynki, weźmiemy sobie, nie wiem, na przykład tu wpiszmy sobie, wpiszmy sobie tutaj 4, tutaj sobie wpiszmy 5, a tu sobie wpiszmy 6 na przykład, to wtedy jest 5, znowuż mamy A większe od B większe od C, 5 plus 4 to jest 9 i B plus C jest większe niż A tym razem, prawda? B plus C jest 9, większe niż A. No to co, to znaczy każda z tych trzech możliwości, no widzimy, że jesteśmy w stanie podać takie A, B, C, które spełniają warunki tego zadania,
No i raz jest taka możliwość, raz jest. Czyli co? Czyli jaka jest odpowiedź? No odpowiedź oczywiście jest taka, że te informacje podane w tym zadaniu nie pozwalają nam rozstrzygnąć, jaki jest związek pomiędzy B i jaka jest relacja pomiędzy B i C oraz A. Czyli za mało informacji. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.